Ej, dobra, możecie mi nie wierzyć, ale chyba pierwszy raz od dawna byłem faktycznie podekscytowany na nowy wychodzący Fat Game Staff. Ostatnią taką grą było The Joy of Creation, ale teraz mamy chyba nowego zawodnika, którego wypadałoby sprawdzić. No, tego. Więc sprawdźmy sobie. Fazbear Facility. Prolog. Uwaga. Klasycznie, gra zawiera migające światła, głośne dźwięki, wrażliwe tematy, niepokojące obrazy. Jezu, jakiś język jeszcze, Boże, ile ostrzeżeń! Okej, czyli to jest bardzo krótki wgląd do tego, czego możemy się spodziewać po grze. Super! Właśnie o to mi chodziło. Ulala! Oj, to mi daje bardzo mocny vibe właśnie The Joy of Creation. Okej, więc taki szybki wgląd do tego, jak poznałem tę grę. Otóż przeglądałem sobie Game Jolta, jak szukałem gier, żeby nagrać, oczywiście Fat Game FNAF, bo tylko to się klika. I znalazłem takie coś jak Fazbear Facility jako projekt, który jeszcze nie miał wydanej gry. I szczerze, bardzo mi się spodobało. O nie, muszę wprowadzić swoje rzeczy, dobra, może to później zrobię. Póki co, spróbuję to dla was nagrać, spróbuję nie kaszleć co sekundę, bo znowu będę chory, tak, wiecie, miesiąc przerwy i znowu możemy być chorzy. Więc sprawdźmy, co to za gra. Szczerze, nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co to za gra. Children's restaurant, locally known as Freddy Fazbear's Pizzeria, now being forced to shut down all locations in Hurricane Utah, as well as other states. After the incident on April 19th of 1987, with the five missing children's case, the company, Fazbear Entertainment, went into huge controversy with several safety violations, including more missing children reports being revealed to the public soon after. Investigators presumed the missing children were dead. After a while, the case went cold, with none of the parents involved getting their resolution or justice. When asked for a comment with a father of one of the missing kids, wzięli się na to, za to na poważnie się wzięli. From a book recently learned, Fazbear Entertainment is beginning to store all of their assets in a facility that was recently bought out by the company. When asked for a statement from Fazbear Entertainment, this is what they had to say. We here at Fazbear Entertainment are also mourning the loss that happened in our establishment. We are very ashamed of ourselves that we couldn't prevent this issue from happening. As of right now, we strive to keep Fazbear Entertainment as clean as possible, with several new facilities now being worked on. We plan on rebranding the company to something bigger, better. Jest ta muzyka, co jest? Uspokójcie się, chłopaki, no spokojnie. Jeszcze nie zaczęliśmy gry. Next up. Co ty gadasz? Już do gry wchodzimy? Damn! Dobra, już po tym wprowadzeniu mogę stwierdzić, że to robił ktoś z pasją. A nie tylko dlatego, że o, chcę zrobić fan game, łatwo się na tym wybić. Jo! Dzisiaj tutaj, żeby zaświecić latarką. Okej. O Boże. So man, almost done with my shift. Yeah, that makes two of us. Co to za gra? I'm just so ready for this week to be finished. I just wanted to let you know that if the new job doesn't work out, you're always welcome back here. Thanks. Oh nie. I think this job might be it. Eh, whatever you say, man. So, oh nie. Okej, już widzę, że zasłaniam kamerą godzinę. Super. Yeah, he is not happy about me leaving. No, not really. But don't worry, I'll handle it. All right, I gotta go, but just let me know if anything happens in the morning, okay? Damn. Will do. Talk to you tomorrow. You can now take the notepad. Okej? Okay? I co z nim? Make sure to read the highlights. Highlights, przepraszam, nie umiem czytać. Bonnie animatronic can't detect anything motionless. Okej, okay, czyli z Bonnie chyba nie będę mógł się poruszać. Foxy, but with one simple flash of the light, he became inactive again. Czyli na Foxy'ego będzie trzeba świecić. Czyli będziemy mieli tutaj tylko dwa animatrony teraz, tej nocy? Dobra, ta gra wygląda potężnie. Zasłaniam kamerą godzinę, jak coś. Tutaj jest 12 AM, jak coś. Więc
nie jestem w stanie tego teraz przedstawić, będę wam po prostu mówić, co się dzieje, nie? Okej. W sensie absolutnie nie wiem, co się dzieje teraz, bo znowu kolejna gra, gdzie jedyne wytłumaczenie to jest notepad. Wiem, że wiatrak mogę wyłączyć, wiem, że mogę świecić latarką czy coś. No gra wygląda póki co dobrze. O, jest pierwsza. Bo niczemu znika, aż przyjacielu. Gdzie on jest? Wiecie, chyba nie wiem, czy będę wirtuozem w tej grze w TAF. Oj, nie wiem. Damn, jak to wygląda, ty. A, jeszcze jak coś, to kamerą zasłaniam oczywiście baterię latarki. Super. Jak można pozwolić, żeby tyle rzeczy się zasłaniało? Co to było? Cześć, Chica. Co to było? Co tu przyjdzie mi z przodu? Cześć, Foxy. Okej, muszę spawić. Spoko. Nie ruszam się! To o to chodziło? O Boże. Mamy drugą AM jak coś. Co ty tu znowu robisz? O Boże. To tak powinno być? Nie wiem, kurde. A nie, po prostu na ciebie muszę jak najdłużej? Jak najdłużej. Spoko, to robi sens. Damn. Sorry, że tak mało gadam, ale nie jestem w stanie, żeby nie kaszleć co chwilę, więc musicie mi za to wybaczyć. Ale póki co gra daje mi bardzo mocny vibe The Joy of Creation. Cześć. Kurde, i to jest jakaś nowa mechanika, ty! Zaraz, jeszcze? Jeszcze! What the fuck? Jest dosłownie jak The Joy of Creation. Tylko mam problem z tym, żeby... Chyba nie muszę zaglądać. Nie ruszaj się. Co? Co się dzieje? Nawet drugiej AM nie było, to jest trzecia. Czy to była cutscenka tego, że umarłem? Chyba to było to, prawda? To było to. Prawda? Cześć, Freddy! What do you want with me? Jezus Mario, wtop malor! Co to jest? Niemożliwe, że dali taką długą kasekę śmierci. Na pewno dałem radę.
Together we are FNAF. Co to jest? O Boże! Ja grałem w Dying Light, a ten dźwięk oznacza, że chłop ma rozwaloną czaszkę i się udusi we własnej krwi. The rest of him is yours. Oj, nie. Co to jest za gra? Okej, to był cały prolog gry. Prawda? To musiał być cały prolog gry. Powiem tak. Tego jeszcze we FNAF nie było, żeby animatrony się zebrały, jak wielcy złoczyńcy powiedzieli: nie, to nie on, to, ale on wygląda jak on, ale to nie on, ja w sumie to cię zabiję, ale w zasadzie to dokończę, co zaczęliście. Ciekawe. Bardzo ciekawe. To jest powiew świeżości, to jest powiew czegoś nowego. Ej, dobra, niech dopracują tę grę, bo jestem... Bardzo chcę w to zagrać, w pełną wersję. Mechaniki fajne, co prawda trochę poużywane tam, zeskrapowane z poprzednich projektów i tak dalej, że wiecie, drzwi, latarka, trzeba śledzić go wzrokiem, żeby nic mu się nie stało, żeby nic nam się nie stało, nie żeby jemu. To z tym, żeby przy bonim się nie poruszać, to jest fajne. To mi się bardzo spodobało. Grafika? Miodzio, super. Tego się spodziewam po fangame'ach FNAF teraz ogólnie, żeby taka grafika była, na takim poziomie, nie? No i cała fabuła jak została przedstawiona, to może być głębokie. Niech dopracują tę grę, bo ona wygląda naprawdę dobrze. Niech ją dopracują i w nią sobie zagramy. Po poprzednich fangame'ach ten naprawdę wydaje się dobry. Myślałem, że The Cog Forever Spinning był właśnie tym top, jeżeli chodzi o takie właśnie oddanie fanowskie do stworzenia dobrego fangame'u. To przebiło. Oczywiście The Joy of Creation jest poza skalą, bo on jest na samym topie. Ale Fazbear Facility bardzo dobrze podąża tą ścieżkę. Na tym właśnie szczyt fangame'ów FNAF. Więc dajcie znać, co o tym sądziliście, a ja zaraz sprawdzę, czy mogłem to przetrwać do 6. Nie, naprawdę, fajne to było. Krótkie, bo to nie potrzeba dużo czasu, żeby się zaznajomić z grą i tak jakby z doświadczeniem, jakiego będzie się doświadczać w reszcie nocy. Ale to jest fajne. Phone call był, wytłumaczenie tego, co animatrony robią, też było. Pole, żeby się nauczyć, a nie od razu coś zepsujesz, ty umierasz, również było. Więc... Szczerze, mocne 8 na 10. 8 na 10, ponieważ cutscenka była słabej rozdzielczości. To wiecie, bo jestem perfekcjonistą, to bardzo lubię, jak wszystko wygląda ładnie. I kolejna kwestia, że ta noc była strasznie krótka. Ale to również istnieje opcja, że to ja po prostu wpadłem i tak jakby taki był mój ending, czy coś. A sprawdzę w zasadzie zaraz. Albo nie? Hello, is this Jackson Thompson? I heard you're interested in the facility security job. Does Saturday sound like a good day to talk? Proszę, nie skancelujcie tego projektu, błagam wszystkich. Proszę, to się zapowiada dobrze. Widzę jedną gwiazdkę. Znając FNAFa, na jednej gwiazdce nie powinniśmy poprzestać. Szybko sprawdzam, czy można to przetrwać inaczej. Nie, dobra, teraz sprawdziłem, gra faktycznie trwa do 3 AM. Więc przeszliśmy prolog. Jakbym coś jeszcze znalazł, oczywiście wrócę do tej gry. Wydaje mi się, że zabiorę się za to The Cog Forever Spinning. Zabiorę się również za Graveyard Shift at Freddy's, bo też bym to chciał skończyć. Muszę jego skończyć, zostałem na 2 chaptery. Więc ja się za to wszystko zabiorę. Będę oszczędzać głos, żeby nie wyłożyć się na kolejne 2 tygodnie i następny miesiąc. No i co, klasycznie, uważajcie na siebie. Do następnego. Cześć.